Kuba Jędryka, IndyCash.pl. Jesteśmy w dniu odliczania do gali XTB KSW 100, a ze mną Dawid Śmiełowski. Witam. Cześć, witam wszystkich. Sprawdzę, czy mikrofon włączony. Włączony. No to co? Rywal twój na setkę, doświadczony. Z tego, co słyszałem przed chwilą, gdzieś już analizowałeś troszeczkę jego walki. Tak, tak. Gdzieś patrzyłem sobie jego walki. Patrzyłem na ostatnią walkę z Barrio. No, doświadczony zawodnik, ale myślę, nie jest jakiś cudowny w którejś płaszczyźnie, tak? Jest po prostu wszędzie taki normalny. Gdzieś przed chwilą słyszałem, że mówiłeś, że gdzieś tam ewentualnie bardziej klincz przy siatce chyba niż kopnięcia z jego strony, tak? Co tam wyczytałeś z tych jego walk? Wiesz co, głównie tutaj boksersko gdzieś pracuję w tej stójce z niby strikerem. Gdzieś okopuję często tą przednią nogę. Lubi opuszczać ręce. W pierwszej rundzie z Barrio już pod koniec też łapał troszkę tlenu. A gdzieś ja lubię wyciągać tych rywali dalej na drugą, trzecią rundę. Myślę, że na pewno ma, trzeba uważać na wszelkiego rodzaju wycinki, bo ma czarny pas w judo. Aczkolwiek też oglądałem jego walki, gdzie inicjował te wycinki i sam lądował gdzieś na plecach, tak? W parterze też nie szuka, tylko bije. Na pewno jest mega silny, nie ma co gadać, bił się też w kategorii 77 kg. No i doświadczony na pewno. No ponad 30 walk, więc to faktycznie robi robotę, chociaż ten rekord nie robi wrażenia 18-13, to taki bym powiedział średni chyba. Tak, zgadzam się z tobą. No to co, to zacznę może jeszcze od tego, że jak się czujesz po wygraniu rundy pierwszy raz w życiu? Po wygraniu rundy czułem się fajnie, ale po wygraniu trzech rund było jeszcze zdecydowanie lepiej, wiesz? Ale nie, fajnie, w końcu zagrały te obalenia, wszystkie wybroniłem i były to też pewne obrony, pewna walka, jestem mega zadowolony z tego. No ta zmiana kategorii na razie, no jeszcze chyba czekamy, jak to się potoczy, no bo dopiero gdzieś dwie walki w 70, więc jeszcze chyba za wcześnie trochę, żeby wyciągać wnioski, myślę, ale rozumiem, że dobrze się czujesz, no i przede wszystkim tych kilogramów nie masz aż tyle do zbijania. Tak jest, też tak myślę, też jest mi tutaj w tej kategorii lekkiej dobrze, aczkolwiek trochę żałuję, że nie zostałem znowu w tej piórkowej, bo co zrobi jakiś ruch, to włos jestem gdzieś tam ocierka, o pas. No pewnie gdybym został w piórkowej, to ja dzisiaj walczyłbym z Robertem o pas, ale no niestety tak się nie stało, jestem w lekkiej i widzimy się 16 listopada. Właśnie, bo ty chyba byłeś przymierzany na początku do tego interima i wtedy ty się skontuzowałeś i ląb szedł za ciebie, dobrze pamiętam? Tak, o ile pamiętam, tam z dwa razy gdzieś miałem już być zestawiany z Robertem, raz chyba ja wypadłem, raz Parnas wszedł za mnie wtedy na Nowy Sącz, ponieważ Marian wypadł na Narodowym. No tak, no to faktycznie w tej piórkowej trochę się dzieje, no to jak już zahaczyliśmy o ten temat, to czy Robert, czy Kacper według ciebie? Kurczę, wiesz co, sam jestem ciekawy tej walki, każdy może to wygrać, kurczę, no jakby Formela też ma argumenty, jest mega agresywny, mega eksplozywny w tej stójce, mocno bije, mocno kopie, wystarczy trafić, no ale Robert też pokazywał, że umie z takimi zawodnikami walczyć, no duży popcorn naprawdę i lecę jak najszybciej z szatni to oglądać, no naprawdę nie wiem, 50-50 dla mnie. No tak, jak dobrze pójdzie, nie będzie za dużych obrażeń, to sobie jeszcze skoczysz na trybuny obejrzeć, chyba tak się karta układa. Tak, jakoś nigdy w tych walkach nie dostaję dużych obrażeń, może tym razem też tak będzie, aczkolwiek chciałbym taką krwawą walkę, no może kiedyś się przydarzy. No kiedy jak nie na setce, nie? Tak, byłoby super na takim jubileuszu. Czy to jest właśnie nobilitacja, presja, że walczysz na tak, no, może nie dłużej, no bo duże to był Stadion Narodowy, natomiast na jubileuszowej gali numer 100, no to jednak jest chyba taka toczka wyróżnienia. Wiesz co, bardziej to napędza w moim przekonaniu, aczkolwiek zobaczymy też, jak będzie z tą trebą, bo pierwszy raz będę walczył na tak dużej gali, w Gliwicach chyba, nie wiem, około 17 tysięcy będzie, myślę, ludzi. Więc byłem na Narodowym i naprawdę robiło to wrażenie, ale nie walczyłem, tak? Wiadomo, inaczej jest, gdy człowiek walczy i jesteś w centrum tego wszystkiego. Czyli co? Czyli cieszysz się, że zostałeś doceniony w ten sposób, że możesz walczyć na jubileuszowej gali? Tak, fajnie. Były tutaj różne, było tutaj przewrotnie różnie, ale koniec końców jestem tutaj, tak, jestem szczęśliwy, że mogę się pokazać. No i być częścią tej jubileuszowej gali.
Właśnie przewrotnie mówisz, bo z tego co słyszałem, pojawiały się takie plotki w środowisku, to przymierzana była walka twoja z Marcinem Heldem. Czy jest w tym jakieś źdźbło prawdy, bo wiem, że też Marcin przygotowywał się również w Ankosie, więc ciężko chyba, żebyście razem walczyli. Mówiło się o tym, że to trener Kościelski w ogóle zablokował tą walkę, czy nam możesz coś zdradzić więcej? No jakby tak, tak nie ma co ukrywać, była taka oferta walki i środowisko MMA i KSW bardzo chciało tej walki, no ale gdy Marcin Held ma start jakiś, walczy, to przyjeżdża też do nas na przygotowania i znamy się z maty, pomagamy sobie, lubimy się. No i też trener, gdy to usłyszał, to od razu też zadzwonił do mnie i do Marcina. Pogadałem z Marcinem, no i jakoś się dogadaliśmy, że ja zostałem, a Marcin jest przesunięty na inną galę. Powiedzieliśmy, że jest jeszcze trochę zawodników, z którymi możemy się bić. A jeżeli będziemy musieli się bić, no to gdzieś bliżej pasa lub o pas. No Marcin jest chyba jak już oficjalnie jako zastępstwo do walki o pas w Paryżu między Parnasem a Varelą, także też chyba wyróżnienie dla niego. Tak, tak, bardzo fajnie. No nie ma co dziwić, chyba piąty w rankingu, tak? Tam niżej, nie wiem, jak Marian z tą kontuzją, Varela teraz walczy, Mircea przegrał, Brichta przegrał, więc to jest naturalny ruch KSW. Brichta zresztą po ostatnich obrażeniach to chyba krótszą przerwę będzie musiał sobie zrobić, bo chyba był też przymierzany, że ewentualnie na Ostrawę, ale no wiemy, że w tej ostatniej walce to nie pykło. Więc tak, ale dobrze, no to przechodząc do ciebie, no to te kilogramy zawsze gdzieś się pytanie musi pojawić, czy dużo zbijania będzie do kategorii lekkiej? Nie, wyciągnę troszkę lekcji z ostatniego zbijania i zrobię to lepiej, już mam lepszą formę, już się czuję lepiej. Te liczby też wyglądają lepiej na wadze, więc nic, tylko czekać i zrobić robotę, wypełnić limit i 16 widzimy się w Gliwicach. Widzę, że to jakaś też u was chyba w Ankosie przypadłość, bo i Piotrek Kuberski dużo zbija i ty dużo zbijasz. To ile tym razem będzie do zbicia, zdradzisz nam? No taka dyszka zawsze jest, nie? Dyszka zawsze jest. To jeszcze do piórkowej to było więcej. Tak, do piórkowej się zdarzyło i 16 podejrzewam. No, zdarzyło się. W najgorszym momencie 16 brakowało. To już jest naprawdę. Ale też jeszcze niektórzy zbijają te 10 kilo tak jak ja, ale wraca im 5-4, tak? Mi wraca bardzo dużo na walkę, potrafię fajnie się uzupełnić i to też mi dużo daje. Czy co, jak mówiłeś, że analizowałeś walkę, że dużo gdzieś tam boksu ze strony rywala, no to wydaje się, że ten zasięg będziesz miał raczej większy, chociaż nie wiem, chyba że ma jednak długie ręce. Wiesz co, właśnie sprawdzałem to, ma chyba 1,73 m czy 1,74 m wzrostu, a Rostav Rajon ma aż 1,83 m czy 1,84 m, więc wbrew pozorom, mimo tego, że jest strasznie niski, to zasięg ramy ma długi. Okej, to ten wzrost mnie gdzieś zmylił, no czyli... A ty ile masz zasięgu? Kurczę, chyba to troszkę więcej niż wzrost, około 90. No czyli mimo wszystko jakaś delikatna przewaga. Tak jest, chyba że... A nóżki będą na pewno dłuższe. A no właśnie, no czyli co, ale czyli bardziej walka z dystansu gdzieś tam to będzie prowadzona przez ciebie? Wiesz co, no zobaczymy, na ile rywal też pozwoli, aczkolwiek na pewno pierwsza runda badawcza na dystansie, podmęczyć, jak stanie, no to wtedy już trochę mocniej i wiesz, a jak będzie trzeba się bić, no to ja też lubię wymiany, też się w nich fajnie odnajduję. Tylko wiadomo, wymiany jak dla mnie są ryzykowne, więc jeżeli mogę kogoś sobie uszczelić, toczyć walkę poza dystansem, to po co mam iść bić, rozwalać się, jak mogę to zrobić w każdej chwili. To właśnie zobaczymy takiego zawodnika, jakiego widzieliśmy przez praktycznie całą karierę, eksplozywnego, który potrafi przegrać dwie rundy, po czym wygrać cały pojedynek, czy raczej już spokojniejszego zawodnika, jak w ostatniej walce z Koperą? Nie, myślę, że już dojrzałem jako zawodnik, aczkolwiek na pewno zobaczycie mnie innym, bo że ja nie skończyłem tej walki, to naprawdę chodzi to za mną. Każdemu to powtarzam, a chciałem, ale no ważniejsza była dla mnie ta wygrana. Nie no, jak poczuję krew i to na pewno wróci stary Dawid i będę chciał tą walkę skończyć przed czasem i myślę, że tak się stanie. No to jeszcze zapytam Cię o całą galę, całe zestawienia. Jak Ci się podoba, jak na jubileusz, tak czysto fanowsko? Szczerze? Naprawdę bardzo fajna gala, naprawdę. Jedna chyba z najlepszych gal, no w tym roku to na bank, nie wiem jak nie w jakiegoś dłuższego okresu, ale naprawdę mega podoba mi się ta walka. Chyba to będzie takie pierwsze KSW, gdzie po mojej walce będę starał się jak najszybciej wrócić na trybunę i naprawdę oglądać co tam się dzieje, bo są przepiękne walki.
No to jak typujesz ten main event i jak ci się podoba to zestawienie, bo wokół niego dużo było gdzieś tam kontrowersji, no bo też przesunięte walki Andrzeja Grzebyka, wypadnięcie Pawła Pawlaka, to wszystko się gdzieś tam zbiegło z zestawieniem tego main eventu i ludzie, niektórzy byli zachwyceni, niektórzy krytykowali, chyba więcej głosów gdzieś tam w internecie krytyki na ten main event się pojawiło, a jak tobie się podoba takie zestawienie? Kubera z Pawlakiem, no... Mówię o Mameda z Bartosem. Mamed z Bartosem, przepraszam. Wiesz co? Jestem ciekawy, na ile Mamed będzie przygotowany do tej walki i na ile też zdrowie pozwoli mu się przygotować. Aczkolwiek myślę, że jeżeli Mamed gdzieś nie zaskoczy albo nie znokautuje Bartosa w pierwszej rundzie, to myślę, że od drugiej, trzeciej rundy Bartos będzie dyktował swoje warunki i będzie kontrolował tą walkę. Myślę, że będzie sprowadzał, klinczował pod siatką i jakby no, pracował dużo z góry. Już powiedział, że 15 minut klinczu. A zapowiedział? No to widzicie, wiemy wszystko. No dobrze, no to jakbyś miał, ale jakbyś miał postawić na kuponie Bartos czy Mamed, to jakoś łatwa decyzja, czy nie? 65 do 35 dla Bartosa. A jakbyś miał stawiać na kupon, to Bartos, rozumiem? Bartos, tak. To jesteś, powiem, jednym z niewielu zawodników, którzy tak mówi. Większość jednak stawia na Mameda. No, zobaczymy, zobaczymy. Nie, no mi się wydaje, że Bartos jest naprawdę piekielnie mocny, zapierdziela, wierzy w to. No jest strasznie mentalnie nastawiony na to. Widać też w walkach, że nie odpuszcza. No dawałbym tutaj na Bartosa. Poza main eventem, która walka cię najbardziej interesuje? No wiadomo, mój kolega Piotr Kuberski, Robert Ruchała z Kacpem Formelą, też bardzo fajna walka. Wójcik Harad, no wszystkie walki, naprawdę, na wszystkie walki czekam, nie? Naprawdę, każda walka, no nie ma co się dziwić. No jubileuszowa gala w końcu, dobrze, no to w takim razie życzę Ci zdrowia, owocnych tych ostatniego okresu przygotowań i do zobaczenia 16 listopada w Gliwicy. Dzięki, pozdrawiam.